Witam, z tej strony pasieka Słoneczne Miody, 17 listopada, pewnie ostatni oblocik w tym roku. Pszczółki troszkę usuwają trubki, jakiś pyłek noszą. Ostatnio było chłodno, teraz przyszło ocieplenie, 10 stopni, 10-12 pewnie jest. 12, fajnie jest, bez wiaterku. Tutaj jest szronik, to widzimy, szronik chodzi tam przy bakwastach. Już tak nie ma. Proszę, ale szronik pracuje i pyłek noszą. Ostatnio robiłem film, jak zamykałem oczka. To zaślepiałem to wszystko wkładkami przeciwko myszom. A tu zrobiłem kolejną barykadę, czyli sznurki przeciwko ptakom. Ciągnę to od płotu do płotu, tak żeby było jak najgęściej. Po prostu jest takie zabezpieczenie. Od kiedy tak robię, no dzięcioły mi już nie niszczą muli. No to inne czasy, jak tego nie zrobiłem, no to potrafiłem w jeden dzień 40 otworów zrobić. A teraz mam już święty spokój. Nic nie pomogło wcześniej, ani jakieś tam ptaki, ani płytki, ani wiszące coś tam taśmy. O, fajnie się oblatują. Listopada. Bardzo dobrze, że się oczyszczą teraz jeszcze przed zimą. Pszczoła będzie o wiele silniejsza, będzie miała wigor. Będzie mogła siedzieć teraz. Ile ta zima potrwa, to już nie ma znaczenia. Zawsze to było 20 października ostatek i już siedziały do 15-20 marca. A w tej chwili ten klimat tak się nam zmienił, że w listopadzie, no za połowę, jak sobie polatają, to wtedy mogą siedzieć o wiele dłużej. Nie przepełnią się im tamte jelita. Sacharyjka, pojedyncze loty, tak. Bakwaściki tak delikatnie. Ale u tego, u szrona widziałem pyłek, no. Ciekawe, czy pozostałe znajdą. No fajnie, rodzinki przygotowane. Jest skrzynka. Bakwas ani się nie wychyla. Tak fajnie, delikatnie sobie polatają. Kto musi, to wyskoczy. No i od razu usuwają, co mogą usunąć. Od razu czyszczą to, co spadło.
No i później na wiosnę mówimy, że nie ma osypu. A przy takich zimach to one po prostu czyszczą na bieżącach, tylko poczują 5-6 stopni, to od razu czyszczą. Kratki muszą być, to podstawa, żeby tam po prostu nic nie wlazło. Szuflada uchylona, korki na górze otwarte i zimujemy. O, mówiłem. Kwaścik do latania nie, ale do sprzątania tak. Co się da, to wynoszę. Tak, to ostatki naszego obserwowania pszczółek, jak tam latają. No, przyjdzie ochłodzenie, przyjdzie grudzień, to już będzie czekanie wiosny. No. Filmy nam zostaną, które będzie można sobie oglądać. Podziwiać nasze pszczółki, jak nam pięknie pracowały. Wcześniej chyba ładniej latały, ale nie miałem czasu. Teraz już jest po południu, to słońce się schowało. Wczoraj też było fajnie, 10-12, jutro też chyba ma tak być. No ale już później ma być już jakieś tam opady śniegu już. Bo już takich wysokich temperatur nie będzie w tym roku. I będą sobie siedzieć grzecznie do wiosny. Jeszcze tych sznurków troszkę dołożę, żeby to było tak dosyć gęsto, by mi tu żaden dzięciołek nie chciał później wlatywać. Jedną, drugą pasiekę tak robię, znaczy, tylko tam gdzie styropiany, to mam tak obrobione właśnie sznurkami, tam kilometr, czyli tego sznurka. Tam gdzie ule drewniane, to wiadomo, dzięcio nie przyjdzie tak. A w styropianie to najgorsza wiosna, to i 40 dziur na dzień robiły. Troszkę się oblatują, pszczoła krąży właśnie tutaj, fajnie, brzęk się zwiększa. Jak się czyszczą. Tu mam Monticole. Ta nowa linia, właśnie taka pszczoła ciemnawa. O, jest pszczoła jakaś algierska.
mieszana na to VSH, jakaś krzyżówka taka, podobno te pszczoły afrykańskie, że ściągają, piskają się, ściągają zarazy. No to będziemy testować. Chociaż ja się tak zbytnio nie wierzę w te nowości. Już te AGT też miały się czyścić, nic takiego nie ma. Nie widać tego. Może typowo afrykańska, jakby to był genom, ale to wiadomo. Musi być mieszana z tym. Z jakąś linią tutaj od nas, żeby to jednak ta łagodność była. A to te Monticole są bardzo łagodne. A tu mamy Elgonika. Tutaj, niech pomyślę, bo to już tyle tych ma, także nie tutaj, nie tutaj chyba jest Elgo. Chyba tak, chyba tu jest Elgo. To też jest Buckfast niemiecki tam. Też na tego VSH, na tą warozę, no zobaczymy, no. Pszczoły, jak widzimy, no nie wiem, wychodzą nie tylko, że żółte, ale też czarne po tym algonie, czyli no matka jest żółta, ale pszczoła, nie wiem, czy go zasilałem, na pewno go zasilałem, to wszystko ja zasilałem odkładami. Ten czerw to może być mieszanka kogel-mogel tej pszczoły teraz. No i nie dojdziemy ładu, czy kolorystycznie jest ona żółta. Jedna była z dwoma targitami żółtymi, ale typowo żółtych całych to chyba nie ma. No rozlatują się, widzę, że coraz więcej na tym na oczkach. No nie ma słońca, no ale jak kto chce, to sobie polata. Czyli Monticola algierska z gór lata. Szronik nawet pyłek nosił. Bakwasty, bakwaścik, primka, GZ, to one siedzą. Pojedynczo coś tam może wcześniej polatały, ale moje hybrydki mieszance, no. Się ruszają, Saharyjka. Bakwa z Anatoliką. Anatolika. Dzisiaj czyściłem resztę ulików weselnych, ramki opaliłem, oj, później pójdą do dezynfekcji, to malutkie rameczki tylko. Duże ramy, wszystko palę. Co roku robię nowe, kupuję drzewo, jakieś listewki, wszystko robię na zimie. A w ulikach małych weselnych to nie chce mi się aż tyle, jakbym musiał narobić kolejne komplety, to wolę to opalić. Są malutkie, później wsadzę do odkażalnika całe. Namacza mój wyjmień. Odkażalnik to będzie jako odwita.
Ale po dorapcylu. Jeden z dwóch wkładam po ziotkarze. Próbuję wyciągnąć pszczółkę, no tak, ale się nie da. O, tutaj widzimy elgoniki, czyli są to w żółte, ale z jednym dwoma tergitami. Tak, wychodzi coraz więcej, wcześniej pewnie wychodziła ta dokładana pszczoła, a to jako backpass to woli większą, lepszą temperaturę, większą. No tak, jelgonik jest o wiele żółtszy. Fajne, ale można sobie wejść normalnie w pasiekę, usiąść, można przeglądać, niech nikogo nie ściga tutaj. Jak liczy się ta łagodność, żeby była. No. Tutaj Monticola to się rozlatuje, już widzę. Coraz bardziej on. Coraz lepiej. Nawet ten elgonik, nie było nikogo, już coraz więcej. No nic, tyle dobrego. Trzeba iść działać. Pięknie to wygląda. I koniec odpoczynku. Do usłyszenia.